słuchajcie, po kilku tygodniach fatalnej pogody, gdzie była cały czas plucha, deszcz, wiatry bardzo mocne, wreszcie dzisiaj mamy pierwszy dzień, który jest fajny, znośny i zabieram Was na wycieczkę. Jesteśmy przy pierwszej miejscówce, zarąbista sprawa, dlatego że tutaj mamy taki szlak architektury militarnej i jest tutaj schron typu Ringstadt z II wojny światowej, Tobruk. I to jest pierwsza miejscówka, gdzie polecimy. Zrobię parę dzisiaj wejść, jeżeli chodzi o minimalistyczny sprzęt. Zabrałem GoPro 12, zabrałem Pocketa 3 z DJI i zabrałem też miniacza 4. Więc będzie to siła małych sprzętów, a przy okazji pokażę Wam dużo ciekawych rzeczy. Dronem będziemy robić takie wejściówki po 20 sekund. Myślę, że wystarczy, bo chciałbym Was zabrać na bardzo fajną trasę. Nie taką super znaną, ale jednocześnie mega atrakcyjną. Zapraszam bardzo serdecznie. No, teraz cofnę do nas. To będzie wszystko i wystarczy tutaj, jeżeli chodzi o ujęcie na tym miejscu. Jest genialnie. Wystarczy. Dzisiaj mamy niesamowite warunki, jest bardzo dobre światło, co prawda jest mega nisko. Jest godzina w tej chwili 11:11, mamy 2 stopnie Celsjusza, w nocy był bardzo mocny mróz, jest wysokie ciśnienie i zatrzymałem się na kolejnej miejscówce, ona jest bardzo fajna pod kątem drona, bo jeżeli chodzi o powierzchnię tutaj i widoki z poziomu człowieka, to jest taka zwykła, ale jeżeli chodzi o to, co można zobaczyć z poziomu drona, to jest mega. My polecimy sobie może 200 metrów tutaj do przodu i zobaczymy sobie takie typowe jurajskie, przepiękne wzgórza, mega światło, jest tutaj linia kolejowa między innymi. Wydaje się ta miejscówka słaba, w której się zatrzymałem, ale ona jest świetna pod tym względem, że mamy przepiękne światło i dostęp dronem właśnie do takich jurajskich wzgórzy. Zwykle te tereny są tak mocno zalesione, że jest ciężko w ogóle ruszyć, a jak ruszę z takiego miejsca, to mam słaby zasięg, natomiast nie wszystkie wysokie miejsca są dostępne, bo są też mocno zalesione. Już zobaczycie, o co mi chodziło. Ruszamy! Najlepsze jest to, że mam mnóstwo różnych akumulatorów, głównie do dronów, a tutaj się okazuje, że mój akumulator od auta padł. Słuchajcie, dojechaliśmy na źródła rzeki Białki, ale okazuje się, kurczę, że mój ulubiony mostek się zawalił. Zaraz zobaczymy, co się z nim stało. Troszeczkę mnie to dobiło, bo ja często z niego latałem. Tutaj jest bardzo fajny taki wąziutki, niziutki pas, gdzie można tuż nad rzeką polatać, nad źródłami. A nie wiem, czy my damy radę, zaraz się okaże. Zniszczyły. Może ktoś tutaj czymś cięższym przejeżdżał, no słabiutko. Ale w każdym razie można tutaj bardzo fajnie polatać. Już widzę potencjał, żebym tylko nie zahaczył o jakąś gałąź i będzie gitara. Słuchajcie, maluszek spisał się rewelacyjnie, naprawdę fajnie lata nad wodą, super sprawa i polecam, aczkolwiek trzeba wyczuć temat, bo nie dla wszystkich i nie zawsze te loty nad wodą są odpowiednie. Trzeba zachować spokój i zaplanować sobie, mieć dobre dojście, ale można zrobić mega ciekawe ujęcia. A my lecimy tymczasem dalej, to była rewelacja. Mniejszy klucz, taki krótszy, bo ten jest za długi. Odpaliliśmy, pan się zatrzymał i miał akurat kable super i auto hula, także jest gitara. No i słuchajcie, tak to można iść na spacer, akumulatory podładowane, wszystko gra, kijek do selfie, dopięty do Pocketa, zestaw wygląda dobrze, filtr ND 16PL i filmuję na pół światła, słońce jest tam. Gdybym filmował pod światła, byłoby lipa.
ze światłem bardzo mnie by radziło. Chyba na połówkę światła byłoby najlepiej, tak jak teraz mniej więcej. Tam jest fajna miejscówka, jak popatrzymy, jest na wodzie taki kształt jasny, taki zarys. Bardzo ładnie to wygląda, przynajmniej ludzkim okiem. I tam można by z góry zrobić super ujęcia dronem właśnie na to. Może coś takiego zrobię za chwilkę. Słuchajcie, jak padało teraz, a przez 2 tygodnie i była brzydka pogoda, to wpadłem na parę pomysłów. Między innymi chciałbym zrobić przegląd takich malutkich dronów do 250 gramów FPV, ale freestyle'owych bardziej, czyli bez osłon, żadnych cineupów. Bo cineupów jest naprawdę dużo, a tych maluchów, które fajnie latają, prawie jak 5 cali, jest stosunkowo niewiele i trzeba by zgromadzić informacje na ich temat. Zrobić takie kompendium, który jest najciekawszy. Na razie prowadzi AOS 3,5. To jest jedna rzecz. No i też postanowiłem trochę poćwiczyć na symulatorze, a głównie freestylu. Nie jakieś super sztuczki, nie wiadomo jak trudne, ale żeby ogarnąć parę takich rzeczy. No muszę przyznać, że jestem dość zadowolony z tych ujęć. Oczywiście one nie są wybitne, bo to trudno zrobić na kolanie wybitne ujęcia, ale jest przyzwoicie. Przede wszystkim zrobiło się ciepło i warunki stają się coraz lepsze i czuję się wiosnę. Koniec stycznia, ale za to powiew wiosny dzisiaj mamy wyraźny. 7-8 stopni, jest przepiękne słońce i cieplutko. Pójdziemy jeszcze przynajmniej w jedną miejscówkę kapitalną. Słuchajcie, jesteśmy na progu nowego sezonu, warto się zmobilizować, budzimy się z letargu, to co mówiłem. Już jutro we wtorek zaczynamy 3-dniowe wyzwanie Lataj na poziomie, czy Latam na poziomie. Będziemy mieli 3 bardzo fajne, motywujące sesje, dużo informacji na początek. Zapraszam Was bardzo serdecznie, ja zostawię link do tego wydarzenia. Jeżeli zaczynasz przygodę z dronem, pamiętaj też o skorzystaniu z mojego darmowego warsztatu dotyczącego pierwszych kroków, 5 pierwszych kroków, czyli wybór modelu, obranie ścieżki rozwoju i też wizja Twoja, czyli co chcesz robić z dronem. Po to jest ten warsztat, żeby Twój dron, na którego wydałeś kupę kasy, nie trafił po 3 miesiącach do szuflady, bo nie o to chodzi, albo na półkę, to nie jest wystawka. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie, natomiast jeżeli korzystasz z Mini 4 Pro lub z nowszych modeli Mini 3 Pro R3, skorzystaj koniecznie z warsztatu już produktowego, gdzie całą funkcjonalność omawiam od pudełka po prace kreatywne. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć! Dobra, to do tyłu w takim razie. Zobaczymy, co się wydarzy. Trochę śmigieł mam. Idzie równiutko, elegancko. Fajnie idzie. Poszło.